Jest to kolejny film z serii o polu elektrycznym, i w tym momencie wiemy już dokładnie wszystko o wektorze pola elektrycznego od ładunku punktowego, i wszystko to zawiera się w tym króciutkim i zwięzłym wzorze. Mianowicie wiemy, że kierunek tego pola jest taki oto radialny. Zwrot, zależnie od tego, czy naszym źródłem jest ładunek dodatni czy ujemny, jest w przypadku dodatniego radialnie na zewnątrz, a w przypadku ujemnego radialnie do środka. No, a natężenie pola jest proporcjonalne do ładunku i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości, czyli mamy jakąś wartość pola w jakimś miejscu, to jeśli oddalimy się dwukrotnie, to ta wartość będzie czterokrotnie mniejsza niż była tutaj. O tym mówiliśmy w ostatnich filmach. Tutaj ten wersor jednostkowy wzdłuż promienia nam mówi wraz ze znakiem ładunku o kierunku i zwrocie tego pola, natomiast wartość jest zawarta w wartości ładunku i w kwadracie odległości. To wszystko już wiemy. I coś, o czym wspomniałam już też w jednym z wcześniejszych filmów, z czego będziemy teraz korzystać, to bardzo ważna zasada, mianowicie zasada superpozycji spełniana przez pole elektryczne jest to coś bardzo w sumie prostego, intuicyjnego, mianowicie co się dzieje, jeśli mamy więcej niż jeden ładunek, dwa, możemy mieć trzy, nawet czy dowolnie więcej są to ładunki przyczepione na stałe w tych miejscach, w których je umieściliśmy, nawet jeśli działają na nie jakieś siły, to te ładunki się nie przemieszczają, ale interesuje nas to, co się dzieje z umieszczonym w takim otoczeniu ładunkiem próbnym, nazwijmy go kumałe. No i co wiemy? Wiemy z prawa Coulomba i ogólnie z zasad dynamiki, że działające na niego siły ze strony poszczególnych ładunków. Tutaj rysuje strzałki bardzo różnych Przykładowych długości, ponieważ wcale tu nie precyzuję, jaki jest, jaka jest wartość, jaki jest znak tych ładunków, no ale jakieś przykładowe. I tak dalej, kolejne siły od pozostałych ładunków pochodzące, no i wiemy, że wypadkowa siła, jaka działa na taki ładunek, no to jest po prostu suma tych sił kulombowskich działających ze strony poszczególnych ładunków. To jest to, co wiemy, ale z drugiej strony definiowaliśmy sobie pole elektryczne jako taką własność przestrzeni, że jeśli postawimy w danym punkcie, Ładunek Q wówczas zadziała na niego siła równa temu ładunkowi razy pole elektryczne. Więc możemy zdefiniować takie pole elektryczne, które jest właśnie tą wypadkową siłą działającą na ładunek Q podzieloną przez ładunek, tak? Ale z drugiej strony przecież tutaj każda z tych sił również może być przecież zapisana jako ładunek Q ten właśnie razy pole elektryczne pochodzące od danego Pojedynczego ładunku. Więc ostatecznie takie wypadkowe pole elektryczne, które sobie zdefiniowaliśmy w ten sposób jako wypadkową siłę na jednostkowy ładunek, umieszczony w tym miejscu, jest po prostu sumą, zwykłą, wektorową sumą pól elektrycznych od poszczególnych ładunków. W tym filmie i w kolejnym, właśnie z tej zasady superpozycji będziemy korzystać, jest ona bardzo ważna, ale w tym filmie ograniczymy się tylko do. Zasady superpozycji dla ładunków leżących na jednej prostej. Dobrze, więc wróćmy do tego wzoru i zobaczmy, w jaki sposób on nam się upraszcza wtedy, kiedy właśnie do jednej prostej się ograniczymy. Możemy sobie na tej prostej wprowadzić jakieś współrzędne. Niech to będzie po prostu oś X, gdzieś ona ma 0, w jakimś punkcie XQ. Znajduje się nasz ładunek, o tutaj. I teraz być może pamiętasz, że w filmach z kinematyki umówiliśmy się, że jeśli jesteśmy w jednym wymiarze, to taki zwrot wektora jest zakodowany po prostu w wartości dodatniej, a taki zwrot wektora przeciwny do osi. X, na której wyrażamy wszystkie współrzędne, jest oznaczony wartością ujemną, i wówczas takie pole elektryczne, w zależności od położenia na tej osi, możemy wyrazić w sposób następujący. To będzie tak stała proporcjonalności razy ładunek, i teraz podzielone przez oczywiście odległość między ładunkiem a punktem, w którym liczymy, to wszystko oczywiście do kwadratu, no ale teraz jeszcze, w jaki sposób zakodować tutaj ten znak tego pola. Więc tak, wiemy, że jeśli ładunek Q jest dodatni, to po tej stronie zwrot tego pola będzie taki, a po tej stronie zwrot będzie taki w przypadku ładunku dodatniego. A w przypadku ładunku ujemnego będzie na odwrót. To tutaj zwrot będzie taki, a tutaj zwrot będzie taki. Jak to uwzględnić w tym wzorze? Okazuje się, że można to zrobić bardzo prosto poprzez znak. Tej różnicy, właśnie współrzędnej, w której liczymy, minus współrzędna, gdzie leży ładunek. Zauważ, że jeśli ta różnica jest dodatnia, to znaczy, gdy jesteśmy tutaj, to wtedy dla ładunku dodatniego tutaj ten zwrot będzie zgodnie z tą umową dodatni. No a gdy ładunek będzie ujemny, to tutaj ten zwrot będzie ujemny. Podobnie, gdy ta różnica jest ujemna, czyli stoimy tutaj, to w przypadku ładunku dodatniego. Ten zwrot będzie ujemny, a w przypadku ładunku ujemnego ten zwrot będzie dodatni. Czyli musimy po prostu mieć funkcję, i istnieje taka funkcja, używamy i w matematyce, i w fizyce, tak zwana funkcja signum, czyli znak, po prostu znak tej różnicy. Prześleć sobie jeszcze raz, przeanalizuj, że rzeczywiście, jeśli w ten sposób zdefiniujemy sobie na prostej, to ten zwrot w ten sposób zdefiniowany będzie zawsze taki jak trzeba. Przepiszmy to sobie jeszcze raz. I tutaj nasza współrzędna, gdzie liczymy, występuje tutaj, tutaj i tutaj. No a zasada superpozycji, co nam mówi, że jeśli mamy więcej ładunków porozstawianych w różnych miejscach na prostej, no to wtedy takie wypadkowe pole w jakimś punkcie x na prostej, to będzie po prostu taka oto suma. Takie oto wyrażenie, dodać dokładnie to samo, ale dla ładunku Q2, już położonego gdzie indziej. I tak dalej dla ładunku trzeciego, czwartego. I byśmy ich tam nie umieścili? No dobrze, no to jest bardzo ogólny wzór, ale spróbujmy zobaczyć jakieś przykłady. Pierwszy przykład. Ładunek Q1, ładunek Q2 odległy od siebie o 2 metry. Umówmy się, tutaj jest oś x, wyraża nam w metrach. Tutaj mamy 0, tutaj mamy 2. I chcemy policzyć pole elektryczne dokładnie na środku, w odległości 1 metra od każdego z ładunków. No dobrze, no to spróbujmy zastosować wzór. Tutaj mamy stałą proporcjonalność, ładunek Q1, jeszcze nie powiedzieliśmy, jaki to ładunek, zaraz możemy sobie powstawiać różne liczby, ale na razie zobaczmy. Dla jakichś dowolnych ładunków, które tutaj stoją, co tu będzie? No tutaj mamy, bardzo ładnie, bo tutaj mamy odległość jednego metra, i tu również mamy odległość jednego metra, więc możemy to napisać w ten sposób. Tutaj jest 1 metr do kwadratu razy znak będzie 1 minus 0. To jest znak dodatni. No a drugi ładunek, jak uwzględnimy, również odległość tutaj wynosi 1 metr, ale znak 1 minus 2 to jest znak ujemny. Tak, jeszcze muszę doprecyzować tę funkcję, która nam mówi o znaku. Dla wszystkich liczb ujemnych, bo, przepraszam, tego nie powiedziałam, dla wszystkich liczb ujemnych to jest po prostu minus 1, dla wszystkich liczb dodatnich to jest plus 1, no a dla zera można zdefiniować jako 0. Chociaż tutaj nie będziemy tego używać, ponieważ nigdy nie liczymy pole elektrycznego w punkcie, w którym już stoi ładunek. Bardziej zaawansowanym językiem można powiedzieć, że w miejscu, gdzie ładunek stoi, pole elektryczne nie jest zdefiniowane, ale z drugiej strony przecież nie potrzebujemy go tu liczyć, bo pole elektryczne jest nam potrzebne do tego, żeby wiedzieć, co się stanie, jaka siła zadziała, jeśli postawimy ładunek w danym miejscu. A skoro ładunek tutaj już jest, to już nie możemy tutaj umieścić ładunku, więc nie potrzebujemy znać tego pola elektrycznego. No dobrze, tu doprecyzowałam. Ta funkcja signum, ta funkcja mówiąca o znaku dla wartości dodatnich to jest po prostu plus 1, a dla wartości ujemnych to jest po prostu minus 1, więc w takiej Konfiguracji. W takim przypadku nasze pole elektryczne dokładnie po środku pomiędzy dwoma ładunkami w odległości 1 metra od każdego z ładunków to będzie po prostu stała K razy ładunek Q1 przez 1 metr do kwadratu minus ładunek Q2 przez 1 metr do kwadratu. Tak no więc jeśli ładunek Q1 jest dodatni, no to tutaj przyczynek od tego ładunku w tym miejscu będzie dodatni, a jeśli jest ujemny, to ujemny i na odwrót. Ładunek Q2, jeśli jest dodatni, to będzie pole od niego pochodzące zwrócone w ten sposób, będzie miało wkład ujemny, a jeśli ładunek Q2 jest ujemny, to wtedy pole od niego pochodzące będzie miało wkład dodatni. Możemy sobie zrobić jeszcze podpunkt i wstawić tutaj jakieś ładunki. Na przykład, jeśli Q1 jest równe Q2, co wtedy będzie? Ten 1 m2 możemy wyciągnąć przed wszystko, a tutaj mamy po prostu różnicę ładunków, więc jeśli Ładunki są identyczne, no to dokładnie na środku to pole elektryczne będzie wynosiło 0. Jeśli na przykład Q1 jest dodatni, a Q2 jest ujemny, na przykład plus 1 nanokuląb, a ładunek Q2 to jest minus 1 nanokuląb, no to wtedy to pole elektryczne to będzie coś takiego: Q1 minus minus Q1. Tak, od tego ładunku Q1 będzie, będziemy mieć taki wkład do pola elektrycznego, a od ładunku Q2, który jest taki sam co do wartości, ale ma przeciwny znak, ten wkład będzie dokładnie taki sam w tym miejscu, czyli ostatecznie to pole elektryczne będzie takie jakby tutaj był ładunek dwa razy większy. Tak minus minus Q1, czyli plus Q1. Jeśli sobie wstawimy tutaj na przykład 1 nanokuląb, no to dostaniemy metry do kwadratu się skracają z tymi metrami, a tutaj będziemy mieć 2 razy 10 do minus 9 kulomba, tak? czyli 2 razy 1 nanokulomb i znowu kulomby, jedne się skracają i nam ostatecznie wychodzi 2 razy tyle, co byśmy mieli od jednego ładunku. Tak jak to widać zresztą w tym wzorze. 18 Newtonów na Coulomb. No dobrze, oczywiście tutaj moglibyśmy liczyć, to był taki rozległy podpunkt. Moglibyśmy liczyć też, no powiedzmy, niech nadal te ładunki będą tutaj, jeden w punkcie 0, drugi w odległości 2 metrów. I moglibyśmy liczyć w jakimś innym punkcie tutaj, albo nie pomiędzy ładunkami, ale na zewnątrz tego odcinka. I zróbmy sobie rzeczywiście jeszcze jeden taki przykład. Powiedzmy, że interesuje nas pole elektryczne, o tutaj, w odległości, w odległości 3 metrów od tego ładunku, w odległości 1 metra od tego ładunku. No i zobaczmy, ile to będzie wtedy. Mamy tak Q1 podzielone przez 3 metry do kwadratu razy. Znak 3 minus 0 to będzie znak dodatni, no i dodać ładunek Q2 podzielony przez 3 minus 2 metry do kwadratu, czyli 1 metr do kwadratu, i razy znak tak również dodatni. No i zobaczmy, ile to będzie: 3 minus 2 to jest 1 i również znak dodatni. I faktycznie, jeśli powiedzmy, obydwa, znak, obydwa ładunki są dodatnie, to zarówno od Q1. Jak i od Q2 ten wkład będzie, będzie o taki. Jeśli któryś ładunek jest ujemny, wówczas ten zwrot tego wektora pola elektrycznego pochodzącego od ładunku ujemnego będzie wtedy zwrócony w ten sposób. Natomiast to jest wszystko zakodowane w znakach tych ładunków. No dobrze, no i teraz jeśli sobie zechcemy tutaj zrobić przykład, o na przykład Q1 równe Q2 równe 1 nanokuląb no to wtedy byśmy mieli 9 razy 10 do 9. newtony metry kwadratowe przez kulomby kwadratowe razy 10 do minus 9 kulomba przez 9 metrów do kwadratu i dodać 10 do minus 9 kulomba przez 1 metr kwadratowy. No i tutaj 10 do 9 z 10 do minus 9 nam się skraca, metry do kwadratu z metrami do kwadratu. Również kulomby, tu z kulombami. No i wyjdzie nam ostatecznie 9 razy 1 dziewiąta plus 1 newtonów na kulomb, czyli 9 razy 10 dziewiątych, czyli 10 newtonów na kulomb w takim przypadku. A gdybyśmy wzięli na przykład ładunek Q2, Ujemny, u2 na przykład minus 1 nanokuląb, no to wtedy ten wyraz by nam wszedł z minusem, tutaj byśmy mieli minus i byśmy mieli minus 8 dziewiątych razy 9 newtonów na coulomb. To takie przykłady, które oczywiście można dowolnie komplikować, można dodawać nowe, nowe ładunki. Każdy ładunek ma swój wkład wyrażony. W taki oto sposób, że bierzemy wartość ładunku, dzielimy przez odległość między ładunkiem a punktem, w którym liczymy do kwadratu i jeszcze musimy uwzględnić znak różnicy między współrzędną, w której liczymy, a współrzędną, w której stoi ładunek. Mam nadzieję, że w przypadku ładunków na prostej, już dowolny przykład jesteś w stanie rozwiązać, a w kolejnym filmie przechodzimy do. Ładunków rozłożonych w jakiś bardziej skomplikowany sposób na płaszczyźnie.